Cześć wszystkim moi drodzy, mam dzisiaj dla was aktualizację rynku, aktualizację Luny, bo ostatnio sporo się dzieje. Chciałbym też również podziękować wam za takie wyświetlenia, naprawdę dziękuję. Chciałbym również odpowiedzieć na wasze komentarze w tym filmie. Po to są komentarze, aby na nie odpowiadać i chciałbym się do nich też również odnieść właśnie w formie wideo. A więc co, zaczynamy. Dobra, zaczynając od komentarzy. W filmie wspominałem o takim ciekawym zjawisku. Ludzie skupowali Lunę po $0.5 i byli niezmiernie zadowoleni, jednak czuć było, że jest to błąd, że jest to ryzykowne. Naprawdę już na tym dało się popłynąć, już to dało się we znaki, pokazało już, Luna już pokazała, że była to nietrafna inwestycja. Ryzykowanie w takim momencie to albo małym kapitałem, albo już lepiej po prostu sobie odpuścić i obserwować tą cenę z boku. Ale dobra, lecimy od góry. Ciekawe, czy opcja, że Luna powróci, czy raczej pamiątka będzie. No i tak jak już się wypowiadałem w filmie, moim zdaniem jest już całkowity koniec, a dlaczego to przejdziemy zaraz. I tutaj mamy na przykład komentarz: na pewno się wybije bez kitu, mam 500 lun, to jak dojdzie na $300, to będzie syto. Z pewnością będzie syto, szczególnie biorąc aktualną cenę Luny. Na pewno ci się ten transfer opłacał. No ale tak jak mówię, rynek weryfikuje cierpliwych, tych, którzy są mądrzy, którzy cały czas cashują się na bieżąco z kryptowalut, realizują zyski. I tu mamy kolejny komentarz: przecież jak ktoś przysnął, a niemożliwe, że są tacy ludzie, jak spadła o połowę, jak ktoś trzymał i spadła do praktycznie zera. To ile ten ktoś może mieć sztuk, jak kupił na przykład po 300 zł? Mało. Teraz każdy ma po 1000. Ile sztuk więc naprawdę może zacząć wjazd od nowa? I 5 dolców jest jak najbardziej możliwe. Niestety, tutaj tak rynek nie działa. Jak spojrzymy sobie teraz na zasoby w obiegu, jak i na całą kapitalizację rynkową, ta kapitalizacja rynkowa nie jest mała, więc jeśli byśmy chcieli doczekać się w jakichś wzrostów, nawet jeśli taka kapitalizacja rynkowa byłaby, powiedzmy, się powiększyła z 200, to już by przewyższyła całą kapitalizację takiego całego ogólnego rynku, więc wzrosty są moim zdaniem niemożliwe, szczególnie do takich cen, jak tutaj wymieniłeś, 5 dolców. Ja tutaj odpowiedziałem na jeden komentarz: o, jeśli cena wróci chociaż do $1, to będzie cud. I dalej to podpieram. Miałem rację, co pokazał czas. Ale dobra, lecimy dalej. Obecnie cena Luny wygląda następująco. Jesteśmy coraz niżej i zbliżamy się możliwe, że nawet do ceny Shiby Inu. Nie pamiętam, ile tam było. Możemy nawet sprawdzić. Moi drodzy, jak się teraz okazuje, Luna spadła nam nawet poniżej ceny Shiba Inu, bo tutaj mamy 4 zera po przecinku, a tutaj już naliczyłem 5, więc jak widzimy, Luna okazała się większym shitcoinem niż Shiba. Oczywiście żartuję, ale lecąc dalej, zobaczmy sobie teraz na wykres UST. No jest tragicznie, zobaczcie na ten wykres, miał być to stablecoin, szczególnie miał duże wzięcie ze względu na Anchor Protocol. Sam bardzo mocno się zastanawiałem nad takim wyborem stakingu i to, że się rozmyśliłem, było najwyraźniej czasowo bardzo, ale to bardzo dobrą decyzją. Mieliśmy zejście, tutaj mieliśmy po prostu zejście do tej ceny, ok. Czyli prawdopodobnie po prostu ludzie, którzy mieli pieniądze na stakingu, się zaczęli wyprzedawać po tym, jak Luna poszła w dół. Tutaj mamy odbicie, bo ludzie zaczęli skupować i potem w dół i tak dalej, i tak dalej. I się tak zapętla nam cały ekosystem, tak? Spadkowy. I teraz, co ostatnio zauważyłem, to potwierdzenie tego, że Luna na pewno nie wróci do jakichś super cen. Nie możemy jej znaleźć na giełdach, już na pewno Crypto.com i Binance. Jak z innymi jeszcze nie wiem. Aczkolwiek spróbujmy sobie wyszukać tutaj na przykład Lunę. Jak widzimy, nie wyszukuje. UST tak samo nie wyszukuje. I co to oznacza? No to oznacza to, że nie mamy możliwości handlu, przez co dostęp do tokena jest na pewno bardzo, ale to bardzo utrudniony i ludzie, którzy na przykład, powiedzmy, że ulica chciałaby poskupować tego coina chociaż trochę po tej cenie, to ma to bardzo utrudnione, bo te giełdy są dosyć top. Nie tylko ludzie, którzy napisali tu komentarze, dali się złapać w pułapkę, aby skupić po niższych cenach, po kuriozalnie niskich cenach i token dodatkowo spadł, ale jeszcze takie gwiazdy jak Isamu czy Zony, popularni youtuberzy, widziałem na Twitterze, że dokupili, zaopatrzyli się w Shibę. No i moim zdaniem jest to po prostu bardzo nierozważne, nawet jeśli szkoda nawet małych pieniędzy,
Chyba, że naprawdę już to są takie drobniaki, to które możecie stracić, to myślę, że z tym nie powinno być większego problemu, można jak najbardziej zaryzykować. Ale jeśli ktoś inwestuje jakieś większe sumy, to jest to po prostu bez sensu, jest to strasznie ryzykowne i już lepiej zainwestować w altcoina czy w jakiś inny projekt, który realnie ma podparcie i realnie może przynieść nam w przyszłości jakieś zyski. Przykładowo, na rynku w dobrej cenie jest Solana, ADA, BNB. To są dobre projekty, bo jak czas nam tutaj pokazuje, w szczycie ATH cena oscylowała nawet w okolicy $600. BNB jest tokenem, który używamy przede wszystkim na giełdzie Binance, czyli na takiej topowej, więc inwestycja w niego nie wiązałaby się z dużym ryzykiem, szczególnie po takiej cenie. Aczkolwiek musielibyśmy to otrzymać długoterminowo, ze względu przynajmniej na to, że nie wiemy, w którą stronę rynek nam pójdzie. Ale patrząc na to, że przy tych spadkach ceny Bitcoina i innych kryptowalut, nie licząc tego czasu, gdzie spadła Luna i cały po prostu rynek zaczął krwawić, możemy zaobserwować, że jej cena, na przykład takiego BNB, oscylowała sobie okolice $370-$400, więc nawet jeśli rynek wróciłby do normy, kupując po tej cenie, prawdopodobnie po prostu byśmy już jakieś pieniądze zyskali. Więc to by było na tyle, moi drodzy. Chciałem wam po prostu pokazać kilka innych opcji i wyjść, jak zainwestować swoje pieniądze. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, bo mogę się zawsze mylić. Dodatkowo, jeśli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, podziel się swoim zdaniem w komentarzu, z chęcią na niego odpiszę. I to wszystko na tyle w tym materiale. Dzięki, cześć.